Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Hard Track, pierwszą część. I tak jak mówiłem, zbliżamy się ku końcowi. Jest to ostatni odcinek. Przepraszam was. Ostatni odcinek, który będziemy sobie wszystko podsumować na temat gry i te sprawy. Ruszamy sobie do Denver, do miasteczka, w którym startowaliśmy. Ogólnie chyba wyszło z tej mapy 6 odcinków. Tak jak mówiłem, innych map nie będę kręcił. Ale przepuszczę go. Jeź. Pytanie, czy my się teraz zbierzemy. Dobrze, że tu chociaż możemy się tak rozglądać. Nic nie jedzie. Na światłach wszyscy. Dobra. Grzejemy. Kierujemy się na autostradę, na wylot z Salsa City i jedziemy sobie. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, będziemy sobie podsumować dzisiaj grę. Już się cieszę, powiem wam, że udało mi się ją skończyć. No dawaj, wyprzedzaj mnie, bo muszę zmienić pas. No tak, możemy pas o ostatni film nawet zmienić, nie tak jak u nas w Polsce, że pod koniec już nie można zmienić. Włączę światła. Jest 7 rano, ale widzę, że wszyscy na światłach są, to jeszcze policja mi się dowali. No i tak, przed całą naszą, jak widzicie, podróż po wybrzeżu, znaczy po górach skalistych, zatrzymała nas raz tylko policja. Więc według mnie to bardzo dobry wynik. Powiem wam, że gdybyśmy mieli jeździć tą starą ciężarówką, tą pierwszą, to ja nie wiem, jakby się toczyła ta seria. Masakryczna by była. Salsa City. O, źle spojrzałem. Spojrzałem na Salsa City, nie na Denver. A było tam w ogóle Denver? Nawet nie wiem, czy my w dobrym kierunku jedziemy. A, bo się kurde, jak zwykle zagadałem sam siebie i widzę, że tu mamy truck stopa. Po lewej. Fajnie właśnie, w tych nowszych częściach już tego właśnie nie było takich zbytnio truck stopów. Coś tam się pojawiało, ale było tego bardzo mało. Tutaj widzę, że nawet często się to wszystko pojawia. No ale dobra, grzejemy. Wszystko okaże się wkrótce. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś znak i będzie wiadomo, gdzie my się kierujemy. Czy do Hennej, czy do Denver, czy do Boise. Może by wypadało zmienić tą. A któryś tu się właśnie kamerę zmieniało. Nie tym. Salsa City, Salsa City prosto. Któryś tu się dało. A, B właśnie, o. To nie jest mi potrzebne. B i V. O, będę sobie teraz patrzył na kamerę. Salsa City cały czas mamy. Widzę, że tu na prawa i w ogóle. Nie wiem, czy zjeżdżać, tankować, czy nie. A, przepraszam was. Klawiszy. Tutaj, bo M mamy ten cały notebook. Notebook. Przepraszam was. Będziemy tak wszyscy się wlec. Ścigacz z nami jedzie. Nie wiem naprawdę, gdzie ta droga prowadzi. Cały czas widzę, że jesteśmy w Salsa City. Może by który przyspieszył. O nie. Widzę, że doganiamy inne samochody. To pięknie. Ale tamte wolniej jadą. Przydałoby się zmienić pas na lewy, skoro oni tam wolno jadą. Ale niestety, jak widzicie, mamy tutaj samochody. A może ja zwolnię teraz? Nie, mnie wyprzedzą. I ja sobie zmienię. Będę za nimi szedł. Bo ci zwolnią. O Boże. Dobra, o. Elegancko. Wrąbałem się. Co prawda jedziemy wolniej. Ale już, wyprzedzamy ich.
Ciężarówka niestety jedzie wolniej. Nawet powiem wam, że tutaj nie karają, jak widzę za wagę. Już mi tyle ominęliśmy chyba z dwa razy już wagi. I widzicie, że jest spokój. Raz nas policja złapała, ale to tylko za przekroczenie prędkości. Denver, jest, prosto, pięknie, super, to dobrze się kierujemy, elegancko, jestem bardzo zadowolony. Wow, ale miałem spadek klatek. Pewnie ten, przez ten filmik, co się renderuje. Dobra, ale my sobie tutaj grzejemy i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie podsumować grę. W sumie nie wiem, od czego zacząć, jak tą grę ocenić totalnie. Jestem po nocy, jestem taki rozrąbany. Dzisiaj mamy poniedziałek, tak, poniedziałek. Właśnie nockę z soboty na poniedziałek. Zmieniamy. Najwyżej nam ustąpi. Dobra, grzejemy. Tego sobie weźmiemy. I później lewy pas. Lewy pas to nie kółko różańcowe. A, tutaj będzie krzyżówka. Miejmy nadzieję, że Denver będzie prosto. Znaczy może być, bo tutaj nie jest jakiś rozjazd. Salsa City. Właśnie nie pisał Denver teraz. Nadal krążymy koło tego Salsa City. Jeszcze się nam pali Salsa City. Ej, kuźwa! Denver, w prawo. To ciśniemy na prawo. No nie widziałem, że tu lusterka są. Znaczy widziałem, ale się nie spostrzegłem. Wow, się mi kamera zmieniła. Widzimy sobie trochę dzisiaj na tej kamerze. Ale straciłem prędkość, ale tak idę lepiej niż ten autobus. Więc propsy. Denver, prosto. A, bo byśmy wrócili na autostradę. Helena! Helena była. Helena miasto, nie orężada. Psiarskie. Ciśniemy sobie. Już wyjechaliśmy z Salsa City. Jeszcze. Dobra, to sobie zmienię pas. City Limit. To jeszcze to Salsa City tu jest? No nie, ci tak wolno jadą, no. Ja się tak ładnie rozbujałem. Przy policji, prawym pasem. Rąbany. Trzeba sobie w życiu radzić, no. Ile będę czekał? Nie, raczej w Amerykanie już tak nie będę szalał. Z takim wyprzedzaniem. Bo teraz to moje wyprzedzanie to jest ala Boguś. O, ale policja za nami ciśnie. I widzę, że nas dojegania. Mierzą nas pewnie. Oni to grzeją. To my za nimi. A nie odjeżdżają nas. Momentalnie jak przyhamował. To z prędkości. O. Puścił, patrz jak nas odjeżdża. Puścił policję. No. Wyścig z policją. Patrzcie, jak policja jedzie, to wszyscy zjeżdżają na pas. Przepuszczają ją. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem, czy zjeżdżać, tankować, czy nie. A, nie słyszę. Tam waga była, widzicie? W ogóle tu policji nie widzę właśnie przy wadze. Zawsze stoją. Nie pamiętam, w Amerykanie to już nas będą gonić. Bo będą takie ładunki czasami, że będziemy przeładowani. Uj, zmieniam. Zajeżdżam drogę. Policja cię ściga, aha. A policja jest za mną.
Poczku. Patrzcie, już stanęli. Policja nas goni. Patrzcie, już, ale inna. Jak idzie za nami? Rąbana. Dojdzie do zderzaka i koniec. Nie ma uciekania. Mówiłem? Wow, przepraszam was. O, widzicie, przechwaliłem. Dostaliśmy mandat za kontrolę wagi. Kolega dzwonił, bo na szczęście jest część do mojego samochodu, tak co wam mówiłem wcześniej. O, policja stoi dalej na kogutach. Będzie jechać, czy będzie stała? Stoi cały czas. I dorąbali nam fez mandat, jak widzieliście. 3000. O, ktoś chce się za nami wlec, widzę. Saudi. TT, jedną pojechał. O, no i po coś żeś ten zmieniał pas. Sorry. Robimy co możemy. Jedziemy ile fabryka dała. Welcome to Colorado. Colorado? No. No, ta będzie trochę z górki, to przyspieszymy. O, idziemy w łeb, w łeb. No może byś mnie minął, to ja bym tą ciężarówkę sobie minął, a nie. Aha. Nie wiem, co się stało właśnie, ale ciężarówka mi sama automatycznie zwolniła. Zredukowała. Aha, okej. Okay. Nie mam się tak zepsutej. Dwie kreski mam. To jest prawie nic. Ale jak będziemy teraz widzieć raczej CPN, już dwa minęliśmy, to raczej zatrzymam się. Patrzcie, jakie demony prędkości. Wszyscy mnie tu mijają. Jedziemy, jedziemy. Dobra, to przejdźmy powoli do tego oceniania. Zanim ja się tu rozgadam i w ogóle wszystko podsumuję, no bez jaj! Jaki cel? Denver, droga do Denver, jest dobrze. No ale ciśniemy prawym pasem, no bo co, ja będę zwalniał, w Lexie tu za nimi, no chyba ich pogięło. No jeszcze ten teraz, ja miałem zmienić to ten... Patrzcie, jeszcze jak mi będzie kutas drogę zajeżdżał. Przez niego złapałem pobocze i mnie spowalnia. Lewy. Gazu. Ciśniemy. O, 13 tysięcy wartość. Uszkodzenia zero, przepraszam was. Co tu mamy? Z górki kręte drogi. Ale z górki czy pod górkę? Pewnie z górki pod górkę. Dobra. Opowiedziałem wam pokrótce moją historię z grami trukerskimi. Właśnie to była trzecia gra, którą właśnie taka z ciężarówek, którą sobie zagrałem w swoim życiu. O, rozpadało się.
I powiem wam, wtedy jakoś 30 zł coś ta gra kosztowała. Byłem mega zachwycony. Co prawda, naprawdę start jest naprawdę ciężki, bo jeździmy naprawdę kijowymi ciężarówkami. Jest ciężko naprawdę. Poziom tutaj gry stoi na bardzo wysokim poziomie. My gramy właśnie na najwyższym, bo to zależy od mapy. Góry skalisty to są najwyższe. Jak widzicie, tej kasy mi ubywa cały czas, zamiast przybywać. Więc nie wiem, jak ja bym tu rozwinął swoją firmę. Ta będziemy mieli pod górkę. No ale jakoś. Wow. Ja wiecie, użyłem kodów, żeby was nie męczyć. Bo co będzie z tego taki gameplay? Lepiej chyba podróżować sobie lepszą ciężarówką niż jakimś starym gratem. Wow, coś mi się obraz zbudował, aż dźwięk zażegotał. Dobra. Poczekajcie, spojrzę sobie na. Dałem we prawo. O, już muszę spać. Znaczy, zauważyłem, że oczy mrugają. Ale. No, już pierwszy raz się pojawiła animacja ziewania. Wszyscy bez światu jadą. Przestaje padać? Nie, leje. Ale tutaj jasno się robi. Jeszcze śnieg gdzieś tak sypie. Wczoraj też właśnie sypało. Ale jak na razie nic rano nie zostaje ze śniegu. No i tak, wracając do tej gry. Naprawdę mam parę dobrych wspomnień, bo najeździłem się tutaj starymi tymi ciężarówkami. Powiem wam, firmy nie udało mi się rozwinąć. Jakoś straciłem wenę do grania, czy jakoś tak, czy to jakieś formatowanie przyszło, czy coś. Nie zapisywałem tych save'ów. Postanowiłem ożywić tą serię i tą grę i żeby się pojawiła na moim kanale. No bo kojarzy mi się z dzieciństwem, a tam możecie zauważyć na moim kanale jest dużo gier z mojego dzieciństwa. Naprawdę już ich sporo nagrałem. Tak więc przechodząc powoli do oceny. Denver w prawo. Nie ma znaku, kuźwa, gdzie jest moja firma. Makro. Tak jak u nas w Polsce, tylko u nas w Polsce makro jest przez K. No kurwa, idiota! Dzisiaj 10% uszkodzeń mam przez niego. Bo mieliśmy, powiem wam, że ładną prędkość. Nie dziwię się. Jeszcze niech mi przyjdzie kurwa płacić za spowodowanie wypadku, to chyba bym zajebał kurwa. No idiota ten. No właśnie sztuczne. Właśnie przejdźmy do tego, że tutaj sztuczna inteligencja stoi na bardzo niskim poziomie. Znaczy, no była to pierwsza część, czyli no możemy to zrozumieć, że tak i tak się to działo. Kredki nie przepuściłem. A dobra, nie idzie na sygnale może. Co tu się taki zator zrobił? Wypadek? Zderzyli się? No, policja się zderzyła z autokarem. Jak widzicie, co się dzieje? Widzę, że tu wszyscy niektórzy mądrzy skręcili za mną. I jadą. No i tak, sztuczna inteligencja. No naprawdę tutaj trzeba się natrudzić, bo uważaj, bo widzicie, co się przed chwilą u mnie stało, jak mnie wypierdzielił. Tak więc, no nie da się tu jeździć tak naprawdę fair, bo człowieka chuj chce strzelić, naprawdę, bo jedzie sobie fair, wyprzedza lewym pasem, a tu ci kuźwa wyskoczy samochód z. Jaka to jest firma? Nie, to nie nasze. Wyskoczy ci samochód na lewy pas i ty masz większą prędkość i ładujesz w niego, nie? Nie ma praktycznie miejsca na hamowanie, nie? Grafika, no jak na tamte czasy, powiem wam, że widoki tutaj są nieziemskie. Podoba mi się masakrycznie tutaj, w tej grze. Tak, teraz przyjechałem całe góry skaliste. To jestem naprawdę zachwycony. Nie wiedziałem, że ta gra ma takie oblicze. Nigdy nie jeździłem na tej mapie. Ja naprawdę lubię góry. Podoba mi się. No wiadomo, że to są. Nie są to jakieś wysokiej jakości tekstury.
Ale nie, naprawdę wyglądają. Jak widzicie, zbliżamy się, jest nasza firma Makro. Zjeżdżamy sobie. Najbardziej co mnie tutaj dobija w tej grze, to jest ruszanie. Ruszanie ciężarówką jest to tak, mimo że mamy najlepszą ciężarówkę tutaj. Nie wiem, czy nawet nie patrzyłem, czy gry można, znaczy ten ciężarówki tutaj ulepszać, bo tam wiadomo, w Amerykanie już się pamiętam dało. Nie kojarzę po prostu. Ta ciężarówka się beznadziejnie zbiera, chociaż jest z najwyższej półki. Jest no masakra. Nie wiem właśnie, gdzie tu jechać, bo nie widzę firmy. Widzę, że tam była jakaś różnica znowu. Chyba źle, źle. Już dałoby się zawrócić. Pojadą z naprzeciwka, poczekają. A policja jak stała, tak stoi. Mi się tak spać chce w tej grze, znaczy grze. Ja to powiem wam, że w miarę się wyspałem. Spałem do 11. Poczekali? Poczekała, To tak, że mnie nie gonią. Jak na razie widzicie, dostałem za... Nie... Za brak wagi, nie? Dość spory mam, do 3000. I za przekroczenie prędkości. Za te właśnie... tutaj przygody dostałem mandat za te rzeczy. Dwa mandaty, jak na tyle przejechanych kilometrów chyba jest spoko, chociaż właśnie wydaje się, że mi, że chyba w żadnych tutaj części właśnie z Amerykana i tych spraw nie ma licznika przejechanych kilometrów, a fajnie by to było. No i co, ja tu nigdzie nie widzę mojej firmy. 2 minuty do... No więcej niż 2 minuty. Tu są tabliczki stop. Stamtąd gdzieś przyjechaliśmy. Nie widzę naszej firmy. Może by się jakiś znak pojawił. Mówiąc coś o... Jest różnica. To co widzieliśmy. Pojechaliśmy właśnie wcześniej tutaj. Pojedziemy dalej. Ale nie ma. Czyżby gra z chuja zrobiła? No ale nie pisało makro. To ja już nie wiem. Tutaj jest zakaz coś tam, nie wiem, ciężarówek czy coś dotyczący. No jedź. Nie wiem, czyżbym kogoś porysował? Nie. Mamy tradycyjnie truck stop. Wow! Ale minąłem policję. Za oni mnie miną. Patrzcie, już bost. Jedzie się. Nie, naprawdę nie wiem. Czyżby to gdzieś jeszcze indziej trzeba było jechać? Kuźwa, no widzicie? Czy wy to widzicie? Ja pierdzie. I tyle stracimy czasu, bo jest brak oznakowania. Ja pierdzie. Przy makro widocznie pisało, że jest w prawo. I tak jestem, powiem wam, mile zaskoczony tym, że udało nam się parę razy dostarczyć ładunek na czas. Wracając tutaj do ocenki, co tam znowu? Wracając do ocenki, to tutaj dźwięk też nie jest za... Nie jest to zaleta tej gry. No ale tak jak mówię, to jest pierwsza część, więc twórcy tutaj stawiali swoje pierwsze kroki. Jest znak. Jakiś nie wiem, czy nie makro. Patrzcie, nie poczekaj. Dobra, dobrze.
Z tego, co mi się tutaj najbardziej podoba, to podobają mi się ciężarówki, że są bardzo ładnie zrobione tutaj. O, no mogliśmy sobie szukać. Makro prosto, w drugą stronę trzeba pojechać. No jedź, bo muszę zmienić pas. Trzeba było jechać prosto. Ale już znaku nie było. No ale tak, no mogę spojrzeć się w lewo. Tam mi się pojawiłoby się. Gdzie to makro? Ale tak nie dostarczy mi na czas. Ale będziemy mieli małe spóźnienie. To nic. No i cholera jasna, nie ma znaku. Nie wiadomo, czy jechać w prawo, czy prosto. Idziemy w prawo. I no zażegotało. Będę się rozglądał za firmą. Nie widzę tu nic. Widzicie, co ja sobie włączę siódemkę. Jest. Dobra, pojadę już naokoło. Bo tutaj to zamieszanie zaraz zrobię. Zresztą już zrobiłem. Będziemy ostatni ładunek dowiesiemy. I tak, ogólna ocena tutaj ode mnie. Gra otrzymuje 6 na 10. Bo według mnie mogło być lepiej. Nie wiem dokładnie, w którym roku została wypuszczona gra, ale z tego co pamiętam, to już inne tytuły, takie jak Euro Truck, chyba się pojawiły. Nie powiem wam też, ale mogło mi się wydaje, że być lepiej, że to też był jakiś pewnie nacisk na tych programerów i w ogóle co programowali tą grę postawione pewnie, bo to było wielkie przedsięwzięcie. Wiecie, taka gra na rynku, nie? Pojawia się nowa z ciężarówkami. Nigdy czegoś takiego nie było. Może i było, nie wiem, nie powiem wam szczerze, bo nigdy nie patrzyłem, w którym roku by została wydana Euro Truck 1 a Hard Truck. No i nasz ładunek dowieziony. 6 sekund spóźnienia. Aha, nie przyjęło zlecenia. No, będzie więcej sekund spóźnienia. O, mamy drzewo. Prawidłowo, minimalna. Możemy kręcić następne okrążenie. Ale nie, nie, nie. Przechodzimy do Amerykana, jak coś wkrótce. I powiem wam też, że raczej z Hard Trucka, przynajmniej z Hard Trucka, będą szybciej się pojawiać filmiki, szybko, na kanale, bo powiem wam, że naprawdę dobrze mi się to zgrywa i szybko się przekroczony ten, do tego nie wzrosło. I mało to gdzieś. No może przez to, że mamy starą grafikę właśnie, mało zajmują filmiki i szybciej mi się to wiadomo wysyła, nie? Dobra, tak więc moi mili kochani, ja się z wami żegnam, ja jestem Zedgier Matisto i zapraszam was do kolejnych serii z Hard Trucka. Tak więc komentujcie.